Dzień dobry, Bobry w nowym daily vlogu. Tak, oczywiście. Dzisiaj nagrywam taki luźny vlog. Mamy całkiem ładną pogodę, fajny dzień w planach, dużo jeżdżenia, dużo załatwiania. Zabieram Was dzisiaj do Flora Point, bo planuję na moim balkonie ustawić kilka doniczek z wrzosami. Nie wrzośce, tylko wrzosy. O! Ponieważ one się dłużej trzymają i dłużej też wytrzymają na moim balkonie, więc chciałabym zrobić takie delikatne już jesienne dekoracje, wiecie, trochę w tym klimacie. Jestem ciekawa, czy dostanę w ogóle to, na czym mi zależy i kolorystycznie też, no ale przy okazji pokażę Wam, jakie się pojawiły dekoracje już takie jesienne we Flora Point. Wy wiecie, że ja ten sklep uwielbiam. Moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych pod względem asortymentu sklepów, jeśli chodzi o dekoracje balkonowe, ogrodowe. Oczywiście nie jest tam też najtaniej, ale coś za coś. Natomiast na pewno tam pojedziemy. Podobno pojawiła się już Pumpkin Spice Latte w Starbucksie, więc chciałabym o ten Starbucks zahaczyć. Nie wiem, czy to nam się na dzisiaj uda, ale chciałabym, bo ja uwielbiam tę kawę. Wiem, że niektórzy teraz powiedzą, że przesłodzona, że niedobra, że coś tam, ale ja ją po prostu lubię. I zawsze, kiedy pojawia się w Starbucksie właśnie w tym sezonie, to z wielką przyjemnością po nią sięgam. No i jeszcze chciałabym, wracając z Flora Point, podjechać do Krucho Cake. Wiecie, do tej cukierni, w której robione były najpyszniejsze jagodzianki, jakie jadłam w tym sezonie letnim. Wiem, że jagodzianki już się skończyły. Podobno pojawiły się nowe wariacje, jeśli chodzi o smaki, więc też chciałabym zahaczyć. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie czasowo, ale też mam w planach dzisiaj wypad do elektrowni po Wiśle. Chciałabym już rozejrzeć się za pewnymi rzeczami, jeśli chodzi o jesienne stylizacje. Poza tym planuję zrobić totalne porządki w mojej szafie na jesień. A wiecie, z czym to się wiąże? Wiele godzin siedzenia w garderobie, przeglądania wszystkiego, organizowania, zwłaszcza dla takich osób jak ja, które są perfekcjonistami, więc zobaczymy, ile mi się dzisiaj uda z tego wszystkiego ogarnąć. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tego vloga i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj ze mną czas. Ehi, amore, che stai facendo là? Pausa. Come stai bella? Takie małe, niepozorne miejsce, a dzieją się słodkości, cuda, niesamowitej postaci zaraz Wam pokażę. Z
związku z tym, że mamy taką ładną pogodę, postanowiłam zabrać Massimo na obiad do Lolka. Co ty na to? Zadowolony jesteś? Tak. Będziemy jeść grillowanko. Na park. W parku. Pięknie. Zrobiliśmy sobie też małą rundkę, mały spacer. Zamówiliśmy już nasze jedzonko, no i czekamy. Proszę bardzo, szaszłyk z polędwicy dla Massimo i kiełbaska dla mnie. Jest, udało się, słuchajcie, mam moją dyniową latę w małym rozmiarze, już nie mogłam się jej doczekać przedpremierowo, także sprawdzamy, jak w tym roku smakuje, ale na pewno dobrze. No dobrze, co kupiłam? Bardzo proszę, maliniankę z kremem patissier, tutaj ją mam, a tutaj mamy morelkę. I teraz tak, powiem wam szczerze, że najlepsze takie drożdżówki z malinami jadłam w Lukulusie. Cudowne nadzienie, do tego przepyszne ciasto i jeszcze lukier. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Nie jadłam nigdy takich drożdżówek z morelami, ale próbujemy od tej. Zaczynamy od tej. Jezu, patrzcie na to, no wygląda obłędnie. Nawet pipeta mi tu jęczy, że głodna. Próbujemy. O matko, słuchajcie, jakie to jest dobre. Cienkie ciasto, dużo nadzienia, lekko kwaśne maliny i ten słodki krem. Boże, jakie to jest dobre. Powiedziałabym jagodzianki w wydaniu malinowym. Tak, zdecydowanie tak. No dobra, czas zabrać się za pierwsze porządki z butami w szafie. Pierwsze jesienne porządki, także wyciągam wszystko i zaraz zobaczymy, co tutaj nowego się pojawi. Dobrze, że Massimo siedzi w drugim pokoju i ogląda właśnie jakiś mecz. Bo słuchajcie, to są tylko buty z jednej półki. Żeby nie było. 20 minut później, moje drogie panie, porządek z butami zrobiony, jeszcze nie całkiem jesienne, tam widzicie takie jesienne bodki, ale już takie przejściowe między letnie a jesienne, o tak. Część z nich już tutaj ogarnięta, to bierzemy się za następną część mojej garderoby. Teraz muszę ogarnąć to. Czyli letnie spodnie, letnie sukienki na takie właśnie przejściowe między letnie a jesienne. Słuchajcie, jak już tak przy okazji robię porządki, to może znajdzie się ktoś chętny. Mam do sprzedania fartuchy. Zobaczcie, fartuchy medyczne. Zaraz je przymierzę i pokażę wam, jak wyglądają. Jednej z najlepszych marek, która właśnie tworzy takie ubrania, stroje do pracy jako medyk. Czyli możecie je wykorzystać, no nie wiem, jako pielęgniarka, fizjoterapeuta, masażysta, kosmetolog, kosmetyczka. W bardzo dobrym stanie, w rozmiarze S. Już je przymierzam i pokazuję wam, jak one wyglądają. No dobrze dziewczyny, zobaczcie, to jest ten pierwszy fartuch, który ma tutaj kieszonki. On jest w takiej długości, ja też zaznaczam, że ma 1,72 cm wzrostu, więc sięga mi tak delikatnie przed kolana. Niestety, jak widzicie, na mnie jest trochę za duży. Przydałaby się XS-ka. Dla dziewczyn, które mają rozmiar S lub na przykład większy biust niż ja, myślę, że będzie w sam raz, ewentualnie takie małe M. Ok, to jest pierwszy fartuch. I już wam pokazuję drugi fartuch. Tadam, czy coś się zmieniło? No nie, bo słuchajcie, to są dwa takie same fartuchy. Tej samej marki, w tej samej cenie, ten sam rozmiar. Kieszonki, tak jak widzicie, zapinane na napy. To są nówki sztuki, żeby nie było, nieużywane. Więc jeśli ktoś z was jest zainteresowany kupnem jednego lub dwóch od razu takich fartuchów dla medyków, dla specjalistów, to piszcie proszę do mnie na maila, to wtedy podam wam, jaka będzie ich cena. Dogadamy się, jeśli chodzi o wysyłkę. O, tak widzicie. To jest rozmiar S, ja powinna mieć XS-kę i jest tutaj dosyć szeroki w biuście, więc dla dziewczyn, które mają większy biust, będzie w sam raz. Ewentualnie można potraktować go jako taką małą M-kę. Ok, pierwsze małe zmiany w tym sektorze też zrobione, ale wiecie co, mam tyle ciuchów, w których nie chodzę, że aż mnie to przeraża.
i będę musiała się zastanowić nad tym, co ja mam z tymi ciuchami zrobić. Jak je sprzedać, albo komu je sprzedać, jak je wyprzedać, albo komu je rozdać. No, w najbliższym czasie czeka mnie sporo pracy w tym temacie. Dobra, słuchajcie, wieczorową porą robimy podejście numer 2, czyli będziemy testować właśnie ten przysmak z morelami. Widzę, że mamy tutaj też migdały. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda w środku. No dobra, patrzcie na to, wypełniona po brzegi morelami. Nie ma tu żadnego oszustwa. Sprawdzamy, jak smakuje. No, dobre, dobre, ale słuchajcie, malinianka jednak the best. Zwłaszcza z połączeniem z tym kremem patissier. Coś pysznego, tutaj kremu nie ma, ale mimo wszystko i tak. Pyszne, pyszne. Samo zło, że tak powiem. Wiecie co, właśnie skończyłam robić sobie wieczorną pielęgnację, a przy okazji słuchałam, bo miałam wreszcie na to czas, wywiadu Magdy Mołek z Małgosią Rozenek. Nie będę się wypowiadać na temat treści, bo padło tam wiele różnych ciekawych, mniej ciekawych, kontrowersyjnych tematów. Ale słuchajcie, doszła mi taka refleksja, ponieważ przejrzałam sobie też tak szybko, przeleciałam komentarze, które się pojawiły pod tym wywiadem. I nie powiem, że jestem w szoku, ale zastanawia mnie to, dlaczego dziś jest tyle jadu kobiet wobec kobiet. Pani Małgosia Rozenek jest osobą, która naprawdę wywołuje dużo zamieszania, że tak powiem, i kontrowersji. Już odchodząc od tego, że wchodząc sobie na jej Instagram, praktycznie pod każdym jej postem, jej publikacją jest tyle hejtu, tyle w ogóle wypowiedzi w stosunku do niej, że ma za chude nogi, że źle wygląda, że jest poprawiona, że pokazuje swoje życie, że pokazuje dzieci, że robi to, że robi tamto. Słuchajcie, tyle zaczepek i przyczepek. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że robią to kobiety w stosunku do kobiety. Naprawdę jest mało takich komentarzy, gdzie Małgosia Rozenek krytykuje jakiś mężczyznę. I tak przeleciałam sobie te komentarze pod tym wywiadem i myślę sobie, kurczę, jak to dzisiaj jest, że w tym internecie staliśmy się takimi osobami, czujemy się anonimowo, wyrzucamy wszystkie swoje żale, frustracje, złość, zazdrość i tak dalej w stosunku do innych osób, bo no właśnie, czujemy się poniekąd anonimowo, ale z drugiej strony, dlaczego internet stał się takim miejscem, gdzie właśnie to wszystko się wywala w stosunku do innych osób? Bo założę się, że gdyby te osoby miały możliwość spotkania się twarzą w twarz z Małgosią Rozenek, to pewnie by jej tego nie powiedziała. Słuchajcie, ja parę razy na różnych eventach miałam okazję zobaczyć Małgosię Rozenek na żywo. Nigdy natomiast nie miałam okazji, żeby z nią porozmawiać, bo no, nie będę się rozchodzić na ten temat, jak to wygląda, co się wtedy dzieje, jak oblatywana i obskakiwana przez paparazzi jest pani Małgorzata, ale każdy ma prawo do tego, żeby wyglądać jak wygląda. I ja to wiele razy tutaj na moim kanale podkreślałam i w moich mediach społecznościowych. Można być chudym, można być grubym, można być przerobionym. Każdy ma prawo wyglądać tak, jak wygląda. I jeśli pani Małgosia dobrze czuje się w swojej skórze i w swoim wyglądzie, to dlaczego nie? I owszem, można by powiedzieć, że wyskakuje z lodówki i wyskakuje z różnych miejsc i naprawdę jest jej bardzo dużo. Ale słuchajcie, nie można jej odmówić tego, że potrafi niesamowicie monetyzować swoją własną markę. Markę osobistą, którą stała się ona sama.
Jest kobietą niesamowicie pracowitą i to widać. I owszem, ma sztab ludzi, którzy z nią działają. Ma ludzi, którzy opiekują się jej dziećmi, którzy zajmują się jej domem. Ale ona walczy o swoje cele, spełnia swoje marzenia, idzie w kierunku, w którym chce iść. Wyciska swoje życie jak cytrynę. Jest wszędzie, bo jeśli ma na siebie jakiś plan, jeśli ma na siebie jakiś konkret i wie, że tam może zarobić pieniądze, to tam idzie w tym kierunku i się spełnia. I słuchajcie, nie można jej odmówić tego, że walczy w kwestiach in vitro, walczy w kwestiach kobiet, próbuje nowych rzeczy, no spełnia te swoje marzenia. Jest taką kobietą tytanem. I owszem, może w pewnych dziedzinach nie powinna się pojawiać, może pewnych tematów nie powinna podejmować, ale ona próbuje, popełnia błędy, wyciąga wnioski, robi coś nowego, idzie w nowym kierunku. To jest po prostu niesamowite. I wiecie co, kiedy przeglądam takie komentarze, to po prostu czasami robi mi się słabo, bo przykre to jest. Przykre jest to, że ludzie dostrzegają w takiej osobie tylko celebrytę, który wszędzie się pojawia i wszędzie zyskuje, bo zarabia, a nie widzą w tym człowieka, który spełnia swoje marzenia, swoje cele, jest ambitny, jest pracowity, do czegoś dąży, no tak jak mówię, wyciska to swoje życie jak cytrynę, no i ja widzę, jak to jest w stosunku do mnie, kiedy wrzucam jakieś treści i pojawia się hejt. Nie wiem, czy byłabym w stanie znieść tyle hejtu, które idzie w kierunku o pani Małgorzaty. Szczerze, pewnie nie. Bo wiem, jak jestem wrażliwą osobą i wiem, jak byłoby mi przykro. Jak ona to robi, to jest nieprawdopodobne. Ale po prostu po takich wywiadach i po tym, co się dzieje wokół pani Małgosi, ten hejt kobiet w stosunku do kobiet, zawsze się zastanawiam, dlaczego. No właśnie, dlaczego dzisiaj żyjemy w takich czasach? Dlaczego kobieta kobiecie to robi? Dlaczego nie potrafimy wyciągać pozytywów i dobrych stron danej sytuacji u danej osoby, tylko cały czas wyciskamy te negatywne? Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. I myślę, że tym akcentem mogę się z wami pożegnać, bo już po tym wywiadzie z Małgosią Rozenek chciałabym obejrzeć ostatnie odcinki serialu, który oglądam na Netflixie i już go zakończyć, bo jest bardzo ciekawy, ale po prostu włos się na głowie jeży. Tutaj, o, widzicie, jak ten serial się nazywa. Masakra. Jeśli oglądaliście, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dajcie znać również w komentarzach, czy widzieliście ten wywiad z panią Małgosią Rozenek u Magdy Mołek. Ja w ogóle Magdę Mołek uwielbiam i jej inteligencję i to, jak przeprowadza wywiady, to jest też nieprawdopodobne. No i żegnam się z wami. Zapraszam was oczywiście na kolejne filmiki. Ściskam mocno i do zobaczenia, buziaki. Pa!